Witajcie moi drodzy, Kaszman z tej strony, Geek Factor. Witam was w kolejnym odcinku Geek Factor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. Moi drodzy, ogłoszenia parafialne, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, od razu mówię, że odpowiedź na pytanie z nieco clickbaitowego, jak nie będę ukrywał tytułu tego odcinka, będzie w ramach odpowiedzi na jedyne pytanie, jakie padło w ostatnim Q&A. Dlatego jeżeli was kliknęliście na ten materiał, może w ogóle trafiliście na ten kanał tylko dzięki temu tytułowi, na przykład interesuje was odpowiedź na to pytanie, co ja sądzę, jeśli chodzi o ten temat, to bardzo proszę przejdźcie po prostu do Q&A w czasówce, która jest w opisie. Macie wskazane, w którym minucie filmu zaczyna się Q&A i mówię, jedynym pytaniem jest pytanie właśnie o to, gdzie ja właśnie się do tego ustosunkowuję. Dalej, słuchajcie, jeśli chodzi o crowdfunding, w tej chwili na crowdfundingu planszówkowym nie dzieje się zbyt dużo, ale dzieje się jedna fajna rzecz, ponieważ wydawnictwo Lucky Duck Games, które jest w dużej mierze już na tym etapie też polskim wydawnictwem, ono nie jest całkowicie polskim wydawnictwem, to jest taka kooperacja polsko-francuska, nazwijmy to. Natomiast słuchajcie, no mają bardzo tam niech zresztą w branży bardzo rozpoznawane nazwiska tam pracują z Polski i teraz tak, słuchajcie, wystartowali na Kickstarterze z kolejnym wcieleniem, nazwijmy to, z kultowej gry Chronicles of Crime, mianowicie jest to tak zwany Millennium Edition, ponieważ mamy trzy samodzielne gry zrobione na bazie Chronicles of Crime, wykorzystujące ten system Chronicles of Crime. Jedna się dzieje w roku 1400, druga w roku 1900 i trzecia część w roku 2400. No. 2400, 1900, 1400. No słuchajcie, powiem tak. Chronicles of Crime mnie osobiście może jakoś tak bardzo nie zachwyciło jak niektórych, no ale spotkałem się z zdecydowanej większości pozytywnymi opiniami. Dlatego, jeżeli was to interesuje, bardzo gorąco polecam wam sprawdzić ten tytuł. Nie wykluczone, że również wam też te części podejdą. Znaczy, no na razie z tego co słyszałem, to jeżeli komuś się podoba Chronicles of Crime, to te części powinny wręcz zachwycić. Więc bardzo gorąco polecam rzucić na to okiem. Na Kickstarterze jeszcze przez 17 dni cel był 100 tysięcy dolarów, o ile się nie mylę. Mają już uzbieranych ponad 500 tysięcy dolarów. Więc gratuluję, olbrzymi sukces Lucky Duck Games. Tak trzymać, bardzo się cieszę. I mówię, pomimo tego, że Chronicles of Crime, oryginalne Kroniki Zbrodni jakoś mnie tak bardzo nie zachwyciły, to jednak mimo wszystko będę chciał w te części zagrać, zwłaszcza w ten 2400, bo jestem bardzo dużym fanem science fiction, więc bardzo chętnie to zobaczę. Jeśli chodzi o gry, które wpadły do nas do recenzji, no to jak widzicie, w tym tygodniu już jest się czym pochwalić. Zacznijmy od może najmniejszego, od King Domino Duo, jedna z gier, na które dosyć czekałem, jeszcze nie udało mi się niestety w nic z tego zagrać, znaczy w Hard City grałem kiedyś w prototyp, więc nie powiem nic o swoich pierwszych wrażeniach. Jeśli chodzi o roll'n'write, nie jestem wielkim fanem. Nie złapałem, że tak powiem, tego zachwytu, który niektórzy złapali. Niektóre mi się podobają bardziej, niektóre mniej. Welcome to mi się bardzo podoba na przykład, chociaż to nie jest akurat roll. No więc zobaczymy. Jesteśmy dużymi fanami King Domino, więc zobaczymy, co wyjdzie z tego połączenia. Sanctum, kolejna gra Filipa Neduka, autora słynnej Adrenaliny. Również wydana przez Check Games Edition, w Polsce wydana oczywiście przez Rebel. Dopiero niedawno dostałem, nie miałem okazji jeszcze zagrać. Jestem ciekawy tej gry. Troszkę się boję, bo Adrenalina była taką grą, która pomimo tego, że niby miała jakiś klimat i bardzo chciała być taką grą klimatyczną, czyli trochę takim Ameryń, nazwijmy to, miała w sobie jednak tak naprawdę sporo takiej suchej eurowatości, nazwijmy to. Więc to był taki trochę Eurasek udający Ameryń. I zastanawiam się, czy Sanctum będzie podobnie, no bo już widać po chociażby jakby umiejscowieniu tej gry, no, że raczej w jakiś klimat chcą pójść. Zobaczymy, czy panu Filipowi Nedukowi się uda. Hard City natomiast, no to tutaj mamy z kolei klimatu bardzo niewiele. Głównie mamy tutaj, przepraszam, tego ducha euro, euro mamy tutaj raczej mniej. Tutaj mamy sam taki klimat lat filmów akcji z lat 80. Hard City. Powiem tak, jak grałem w to na poziomie prototypu, podobało mi się, ale tak na zasadzie jest okej. Okay. Nic takiego specjalnego, ale w sumie klimat mi się spodobał i miałem po prostu wrażenie, że mogli nieco więcej z tą grą zrobić. Od tamtej pory, z tego co wiem, dosyć sporo się zmieniło, dosyć sporo rzeczy dodano, więc teraz bardzo na to czekam, bo mówię, ciągle mi się ten klimat bardzo podoba, bardzo mi się podoba pomysł gry Hard City, który za tą grę jest. Jestem oczywiście olbrzymim fanem Adama Kwapińskiego i jego gier, plus z tego co słyszałem, faktycznie dodali do tej gry sporo, że to już nie jest takie po prostu przesuń się, rzuć kostką, można tam się nieco więcej pobawić. Więc jeżeli faktycznie mi się udało to zrobić, to moim zdaniem Hard City ma potencjał na bycie hiciorem tego roku i bardzo, bardzo im tego szczerze życzę.
Więc mówię, Hard City, Sanctum, Kingdom Inodua, mam co robić przez najbliższy miesiąc. A co dalej? Zobaczymy. Tyle jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne, lecimy z newsami. Newsy, moi drodzy. Dosyć sporo tych newsów jest, ale większość z nich jest dosyć krótka, więc miarę szybko przez nie przelecimy. Thor 4, Thor Love and Thunder, jak wiecie, zbliża się premiera, dużymi krokami, ale się, małymi kroczkami, ale się zbliża w listopadzie 2021 i już mamy pierwsze tam różne jakieś tam przecieki. Wiemy na przykład od jakiegoś czasu, że Christian Bale był, negocjował w sprawie wystąpienia właśnie w filmie Thor Love and Thunder, a teraz już wiemy od Tessy Thompson, która udzielała wywiadu ostatnio w związku związanego z nadchodzącą premierą trzeciego sezonu Westworld. Tessa Thompson zdradziła, że Christian Bale owszem będzie grał czarny charakter. Ragnarok to jest jeden z najlepszych filmów Marvela, więc Taika Waititi, twórca Ragnaroku, powraca, żeby znowu zrobić Thora. Wątek wykorzystany w tej czwartej części Thora, czyli to, w jaki sposób Jane Foster staje się Thorem. Tak jak sobie go przeczytałem, mówię, nie czytałem faktycznie komiksu, ale sobie przeczytałem streszczenie tej fabuły, bo byłem ciekawy, o co chodzi. Ten wątek jest naprawdę ciekawy i można go naprawdę fajnie zrobić, więc uważam, że Taika Waititi jest absolutnie odpowiednią osobą, żeby się za ten temat zabrać. Na to dodajemy genialnego aktora, jakim jest Christian Bale w roli czarnego charakteru i... Nie wiem, czy jest sens, żebyście w ogóle oglądali, jak będę robił listę najbardziej oczekiwanych filmów 2021, bo Thor Love and Thunder prawdopodobnie to pierwsze trzy miejsc, pierwsza trójka jak nic. Kolejna rzecz. Dużo mówię ostatnio o 007, czyli najbliższym, najnowszym Bondzie No Time to Die. Niestety, w związku z epidemią, pandemią, właściwie już tak technicznie, podobno to technicznie spełnia wymogi pandemii, zdaniem niektórych przynajmniej, tak jak rozmawiałem z lekarzami. No, w związku z koronawirusem premiera filmu No Time to Die została przełożona na listopad, czyli całe 7 miesięcy w przód. Miała być teraz w kwietniu, będzie w listopadzie. No, jest to podyktowane tam, wytwórnia jak przekazywała tę wiadomość, to mówili o tym, że przyglądając się światowemu rynkowi kin i tak dalej, umówmy się, nie chodzi o światowy rynek, tylko chodzi o chiński rynek, tak? No niestety. Znaczy, niestety, to chodzi o to, że jakby no bardzo, rynek chiński jest olbrzymim rynkiem, tak? Z wiadomych względów. I jakby w tym momencie, ze względu na to, co się dzieje, co się zaczęło w Wuhan, co się dzieje w całych Chinach, no to wiadomo, różne wydarzenia są odwoływane. W tym momencie też chodzenie do kina nie jest na pierwszym miejscu listy, którą przeciętny Chińczyk chce w tym momencie robić i tak dalej. Kino, miejsce, gdzie masz w jednym miejscu bardzo dużo osób. Logiczne to jest trochę, że Chińczykom nie jest w głowie teraz chodzenie do kina. Może nie być przynajmniej. No a co za tym idzie, wiążą się z tym potencjalnie poważne straty dla wytwórni filmowych. No bo niestety to jest olbrzymi rynek dla producentów i wytwórni filmowych właśnie. I jakby co jest tematem wielu różnych rozmów. Bo niektórzy się śmieją z różnych rzeczy, że na przykład takie wskazują rzeczy na takie ciekawostki, jakby zwracają uwagę na takie ciekawostki, na przykład to, że w jakiś tam w Iron Manie 3 bodajże, jak była operacja przeprowadzona na Iron Manie pod koniec trzeciej części Iron Mana, spoiler alert, pod koniec trzeciej części Iron Mana jest operacja przeprowadzona na Tonym Starku, to podobno w wersji, która została wypuszczona tylko i wyłącznie w Chinach, dodano takie ujęcie, w którym tę operację przeprowadza lekarz, który jest Azjatą, bo podobno to wpływa bardziej, może wpłynąć bardziej pozytywnie na, ktoś tam przeprowadził jakieś badania i wyszło, że to może wpłynąć bardziej pozytywnie na odbiór tego filmu w Chinach, a że Chiny są takim olbrzymim rynkiem, no to szkoda byłoby nie przytulić tych wszystkich pieniędzy, które mogą stamtąd spłynąć. No, takie ciekawe zabiegi są w tych filmach stosowane, więc jakby no mówię, no nie... Nie dziwi mnie, z czego wynika ta decyzja. No, jest to troszkę moim zdaniem takie niepotrzebne panikowanie. Ja nie mówię, żeby bagatelizować całą sytuację związaną z koronawirusem, ale też no umówmy się, no zawsze, tak jak ze wszystkim, ekstrema nie są najlepszym rozwiązaniem nigdy. Nie wiem, ile ten film by stracił, to jest trudne do przekalkulowania, no ale najwyraźniej studio podjęło taką decyzję. Musimy poczekać trochę dłużej. Szkoda.
Szkoda, że musimy poczekać trochę dłużej, żeby było jasne. Greyhound z kolei. Film, na który bardzo, bardzo, bardzo czeka Maggot, jeżeli co wiecie, jeżeli oglądaliście to 10 oczekiwanych filmów 2020 i w końcu doczekaliśmy się plakatu, który widzicie i doczekaliśmy się trailera. I muszę powiedzieć, film aż u mnie skoczył wysoko na listę oczekiwanych filmów. Naprawdę. Ten film wygląda jakbym po prostu... To jest jeden z tych filmów wojennych, gdzie po prostu trzymasz się kurczowo po prostu oparcia w fotelu, bo nie jesteś, bo możesz nie wytrzymać. Nie jestem 100% przekonany co do wszystkich efektów specjalnych, które widziałem w tym trailerze. Mam nadzieję, że oni to jeszcze poprawią, ale mimo wszystko wygląda na po prostu napięcie od początku do końca. Kapitalną rolę Toma Hanksa, więc no, nie mogę się doczekać. Słuchajcie, Greyhound w kinach 12 czerwca już, czyli bardzo niedługo, 2020 roku. The Batman, tak? Czyli nowy Batman, który kręcą. Słuchajcie, no zdecydowali się, co jest akurat dobre, żeby jak najwięcej tego Batmana kręcić w prawdziwych lokalizacjach, czyli jak najmniej będą używać komputera, więcej będzie praktycznych efektów specjalnych, prawdziwych lokalizacji, co jest fajne moim zdaniem, ciekawiej to oddaje, jakby inaczej jest, się odbiera taki film, w którym widać, że są prawdziwe lokalizacje, prawdziwe miejsca, a nie wszystko jest w jakimś studio całe z zielonymi ścianami, gdzie wszystko jest potem zastąpione komputerem. Minusem tego jest to, że na tych w tych lokalizacjach często się pojawiają różni ludzie, którzy mogą właśnie cyknąć różne foty i pokazać, właśnie puścić takie foty do internetu. No i między innymi myślę, dlatego w końcu wyciekło, chociaż teraz to akurat wrzucił Matrix jakby, ale myślę, że Matrix to właśnie wrzucił dlatego, że wiedział, że prędzej czy później te zdjęcia by wyszły, więc lepiej już po prostu to wrzucić. Wrzucił zdjęcie, jak będzie wyglądał Batmobil. Tak będzie wyglądał Batmobil w nowym Batmanie. Powiem tak. Wygląda, ktoś fajnie tam zwrócił uwagę na porównania do cyklu Szybcy i Wściekli, bo troszkę tak wygląda, jak taki ten amerykański muscle car tak zwany, taki jak Camaro czy jakkolwiek inaczej, jakiś inny model, ale jeżeli oni faktycznie chcą pójść w kierunku takiego kryminału noir, to wbrew pozorom myślę, że tak wyglądający Batmobil może się sprawdzić. Naprawdę. Nie jest to może moje pierwsze skojarzenie, tak żebym w sensie jak sobie myślę o Batmobilu, to może to nie jest moje pierwsze wyobrażenie o tym, jak Batmobil mógłby, powinien wyglądać, ale mimo wszystko moim zdaniem może się sprawdzić, biorąc pod uwagę, w co celują, że tak powiem, filmowcy. Więc wstrzymajmy się z opiniami. Mówię, na razie nie jestem w 100% przekonany, tak samo jak nie jestem w 100% przekonany, jeśli chodzi o kostium Batmana, chociaż akurat na tym zdjęciu kostium Batmana wygląda moim zdaniem już naprawdę dobrze. Mówię, no... Nie mogę się doczekać, no kurde, no nie, co mogę powiedzieć więcej, nie mogę się doczekać, czerwiec 2001 roku, zobaczymy. Uncharted, w końcu już ruszają zdjęcia niedługo, już jest potwierdzony reżyser Ruben Fleischer, który kręcił chociażby ostatnio Venoma czy Zombieland. Miałem też parę innych filmów, które aż tak wybitne nie były, więc nie jestem w 100% przekonany, że jego nazwisko jakby wskazuje na wysoką jakość skończonego produktu. Natomiast będą już niedługo ruszać zdjęcia. Kolejną osobę zatrudnili do wystąpienia w tym filmie, jest to nominowany niedawno do Oscara Antonio Banderas. Nie wiadomo, kogo będzie grał, mam nadzieję, że będzie grał jakiś fajny czarny charakter. No, w zasadzie obsada fajna, materiał źródłowy bardzo fajny, uwielbiam gry z serii Uncharted. Już jestem pod koniec czwartej części, więc za chwilę będę miał wszystko klepnięte. Więc no, miejmy tylko nadzieję, że nie zrobią z tym tego, co robią ze sporą ilością filmów opartych na grach komputerowych. A propos gier komputerowych i a propos, teraz już przechodzimy ze świata filmów do świata seriali. The Last of Us. The Last of Us doczeka się serialowej adaptacji. I dlaczego jestem spokojniejszy, jeśli chodzi o adaptację The Last of Us versus adaptację jakichkolwiek innych gier na przestrzeni ostatnich paru lat? Ponieważ The Last of Us będzie zaadaptowane przez HBO i przez twórcę serialu Czarnobyl. Dziękuję, wszystko w temacie. Czarnobyl, mój ulubiony serial minionego roku, HBO, świetna stacja robiąca bardzo dużo świetnych seriali. The Last of Us, genialny materiał źródłowy. Chociaż to jeszcze nie grałem, ale znaczy, grałem fragmentami i bardzo mi się podoba klimat, ale muszę to rozegrać od początku do końca porządnie. Czego więcej chcieć, prawda? Nie wiadomo jeszcze kiedy, niestety. Wiadomo natomiast, kiedy pojawi się trzeci sezon Ozark. 27 marca, już za 2 tygodnie, będziemy mogli oglądać. I jest trailer, który możecie obejrzeć, link oczywiście poniżej w opisie.
Wygląda to dobrze. No. Ja lubię Ozark, jestem wielkim fanem tego serialu. Mam wrażenie, że trochę... Nie wiem, no trochę za bardzo chcą polecić tutaj jakby... Widać... No, kurde, nie chcę za dużo zdradzać, tak? No, ale widać po trailerze, że żona Martiego już jakby totalnie tutaj przejęła kontrolę i zaczyna jej chyba kompletnie odwalać. Ale w takim sensie, że o kurde, ja to chcę obejrzeć. Ja chcę zobaczyć, co się z nią będzie działo, co ona zacznie robić. Bo wygląda to super, on już wygląda chyba na przerażonego w tym wszystkim, co się dzieje z jego żoną. Więc naprawdę, naprawdę nie mogę się doczekać. A ostatni cytat, tam tekst, jak on rozmawia z panią psycholog. Kapitalna rzecz. Co jeszcze? To już wszystko. Dobra, lecimy do Q&A. Q&A, moi drodzy, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajcie nam pytania w komentarzach, a my na nie odpowiadamy na wizji. Teraz w tym tygodniu padło tylko jedno pytanie, znaczy w ostatnim odcinku padło tylko jedno pytanie, ale pytanie dosyć obszerne, które mimo wszystko może mi trochę czasu zająć, więc w sumie dobrze, że padło tylko jedno. Pytanie zadał Serflita, dlaczego piracenie to nie kradzież? W ostatnim filmiku, w ostatnim odcinku właśnie Geek Factor News gdzieś tam wspomniałem o tym, wspomniałem, że ściąganie, nielegalne ściąganie filmu z internetu to nie jest kradzież. Bo to nie jest kradzież i jakby oczywiście, ponieważ jest to temat dosyć kontrowersyjny, dosyć delikatny, trzeba ostrożnie się moim zdaniem tutaj wypowiadać i różne rzeczy mówić, ponieważ dużo się jednak mówi o tym, że to właśnie dużo osób mówi, że to jest kradzież i tak dalej, więc logiczne, że padło pytanie dlaczego. Ja twierdzę, że to nie jest kradzież. Więc tak, na starcie chciałem zaznaczyć jedną rzecz, ponieważ nie chcę, żeby teraz ktoś wbrał fragmenty mojej wypowiedzi i potem to wykorzystywał jakoś i brał fragment, wyciął początek, co było przed, wyciął co było po i tak dalej. Chcę jasno powiedzieć, piracenie to nie jest kradzież, ale to w dalszym ciągu jest nielegalne zachowanie, to jest pogwałcenie praw autorskich. To jest nie do końca poszanowanie, jest to nieposzanowanie czyjejś trudnej pracy, tak? Ktoś włożył kawał pracy, kawał serca, kawał energii, kawał czasu w stworzenie jakiegoś dzieła, tak? Napisanie książki, nakręcenie filmu, skomponowanie piosenki i jakby wypadałoby taką osobę obdarzyć minimum szacunku i na przykład no, po prostu obejrzeć to coś, czy doświadczyć tego dzieła w takiej formie, w jakiej artysta sobie tego zażyczył, tak? Twórca sobie zażyczył. Więc żeby było jasne, to nie jest to, że ja tutaj pochwalam piracenie, że ja mam teraz... Nie, bo to nie o to chodzi. Ja po prostu jestem fanem trzymania się pewnej, nazwijmy to, takiej precyzji wypowiedzi i nie jestem fanem zbędnego dramatyzowania, tak? Nie lubię, jak ktoś, żeby wywołać jakiś efekt, to postanawia dramatyzować, postanawia sięgnąć po ekstremum, postanawia sięgnąć po tanie chwyty i manipulować emocjami swoich rozmówców, swoich odbiorców, właśnie używając takich chwytliwych haseł typu, że piracenie to jest kradzież. Po prostu ja nie jestem fanem tego, dlatego to też mówię. Kolejna rzecz, ja jeszcze chciałem o tym, pewnie będę kiedyś o tym jeszcze mówił na jakimś podcaście, gdzie będę miał kogoś, z kim będę mógł jeszcze o tym rozmawiać, gdzie będziemy mogli bardziej taką rozmowę przedstawić. Ja też tutaj przedstawię takie bardzo skrócone, znaczy nie skrócone, treściwie absolutnie pełne, ale mimo wszystko gdzieś tam w takiej trochę skróconej wersji, ponieważ wierzę, że jakbym na przykład usiadł tutaj z kimś i bym sobie na ten temat chciał porozmawiać, to pewnie padłyby jakieś pytania dodatkowe, na które bym odpowiadał i ja bym odpowiedział jakimiś innymi pytaniami i tak dalej, wywiązałaby się rozmowa, która mogłaby moim zdaniem jeszcze większy obraz, jeszcze bardziej obszerne spojrzenie, że tak powiem, rzucić na cały temat. Trzecia uwaga wstępna. Dlaczego w ogóle czuję, że mogę się wypowiadać na ten temat? Ponieważ jest dużo takich sytuacji, gdzie widzimy w internecie, gdzie generalnie ludzie, którzy nie powinni się w pewnych tematach wypowiadać, bardzo lubią się w tych tematach wypowiadać. Bardzo często widać przy tematach związanych ze zdrowiem, mówię tutaj konkretnie wiadomo o grupach antyszczepionkowych, gdzie bardzo dużo osób, które nie są lekarzami, nie mają za dużo pojęcia o biologii, o ludzkim ciele, bardzo lubią się wypowiadać na temat tego, jak ludzkie ciało i jak biologia funkcjonują, no więc jakby ja nie lubię tego, tak? Nie lubię jak ktoś, kto po prostu, no... Ja rozumiem, że ktoś może być pasjonatem, ktoś mógł coś przeczytać mądrego na jakiś temat i teraz sobie, że tak powiem, na ten temat się wypowiada. Okej, ale mimo wszystko jednak, no... Trzymajmy się jakichś tam ram na zasadzie, jeżeli ktoś się wypowiada, ktoś chce się wypowiadać w kontekście w jakiejś sprawie i wypowiada się w taki sposób, żeby jego opinia była traktowana poważnie, żeby w razie czego mogła być ta opinia jakąś wskazówką dla jakiejś osoby, to wypadałoby, żeby ta osoba miała jakiekolwiek kwalifikacje do wypowiadania takiej opinii. Jeśli chodzi o prawa autorskie i o mnie,
Jestem prawnikiem z wykształcenia, mam magistra prawa, nie poszedłem na aplikację nigdy, bo jakby no stwierdziłem jednak, że gdzieś tam chcę w życiu coś innego robić, ale studia prawnicze mam skończone, mam tytuł magistra. Z racji wykonywanego swojego zawodu kiedyś, gdzie produkowałem filmy, gdzie byłem aktorem, gdzie grałem w teatrze, występowałem, chałturzyłem w niektórych miejscach i tak dalej, miałem olbrzymią styczność ze środowiskiem twórców, z tematem praw autorskich. Teraz chociażby ze względu na prowadzoną działalność na Geek Factor, na YouTube, też również temat praw autorskich nie jest mi obcy, ponieważ często w recenzjach wykorzystuję fragmenty filmów, często pojawia się właśnie, często zdjęcia są jakieś wykorzystywane, więc też tutaj temat praw autorskich był dosyć przeze mnie, zawsze jest, zwracam na to uwagę, chociażby zawsze ten temat staram się zgłębić i tą wiedzę poszerzać, żeby nie właśnie nie złamać tych praw autorskich, żeby właśnie okazać szacunek komuś przez niepogwałcenie takich praw, jej praw autorskich. No i tak samo chcę być ostrożny, żeby nikt moich praw tutaj nie pogwałcił, nikt nie wykorzystał moich rzeczy w celu, nie w takim celu, w jakim zostały przeznaczone. Długie wprowadzenie i teraz tak. Dlaczego piracenie nie jest kradzieżą? Krótka odpowiedź. Ponieważ każde słowo w polskim języku ma jakąś swoją definicję i definicja słowa kradzież jest bardzo konkretna. Nielegalne ściąganie materiałów z internetu tej definicji nie spełnia. Mówiąc szerzej teraz. Kradzież jest przestępstwem z kodeksu karnego, z artykułu 200, tutaj mam sobie otworzyłem, żeby pamiętać dokładnie, nie pomylić, 278, tak? I artykuł teraz brzmi. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, to jest paragraf pierwszy, paragraf drugi. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Paragraf trzeci, w wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Paragraf czwarty, jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. No i tutaj kolejne już przepisy nieco bardziej szczegółowo. Jest ustawa dostępna, bardzo łatwo można wygooglać kodeks karny, można wejść w dziennik ustaw na stronie Sejmu. Na stronie Sejmu można bez problemu znaleźć kodeks karny i sobie ten przepis przeczytać. Można też odnaleźć bardzo dobre omówienie, że tak powiem, tego przepisu w gazecie, na stronie gazetaprawna.pl. Też wpiszcie to w Google, znajdziecie to omówienie. W mojej ocenie Wikipedia też dosyć dobrze to wszystko streściła, plus oczywiście odsyła do materiałów źródłowych, które mogą być dla wielu osób nieco bardziej wiarygodnym źródłem niż sama Wikipedia. Natomiast w mojej ocenie Wikipedia też całkiem zgrabnie ten temat opisała. No więc, podstawowa sprawa. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą? To jest jakby istota kradzieży, tak? Czyli, krótko mówiąc, ja jestem przestępcą, ty jesteś ofiarą, ty coś masz swojego, co do ciebie należy, ja ci to zabieram i ja teraz to mam, ty już tego nie masz. Więc jakby to jest jakby istota, ja ci to zabieram bez swojej zgody oczywiście, może nawet bez swojej wiedzy, ty tego nie masz, ja to mam. No i to jest tutaj jakby cały clue. Z filmem, z muzyką, z książką tego się nie da zrobić, tak? Jeżeli to, że ja ściągnę muzykę z internetu, to nie jest tak, że twórca przestał być twórcą tej piosenki, albo to nie jest tak, że twórca jak skomponuje piosenkę, to ma tę piosenkę, a ja ściągając z internetu ją mu zabieram. To nie tak działa, tak? To nie jest więc jakby mowa. Przede wszystkim tutaj zwrócenie uwagi i w tych różnych omówieniach, do których odsunąłem, jest zwrócenie uwagi na to, że przy kradzieży mówimy o rzeczach ruchomych, tak? Rzeczą ruchomą jest telefon. Rzeczą ruchomą może być właśnie, może być książka, w sensie ktoś ma swoją książkę, ja mu tę książkę zabiorę. Rzeczą ruchomą może być telewizor, mebel, jak cokolwiek. No, definicja rzeczy ruchomej, myślę, jest w miarę zrozumiała. Ponownie, filmy, muzyka i tak dalej, i mówię tutaj konkretnie o filmach, o muzyce, mówię o rzeczach, tak? Nie mówię o nośnikach tych danych, tak? To jest jakby, to nie są rzeczy ruchome, rozumiemy w ten sposób. I mówię, to nie jest tak, że ściągając film z internetu, ja pozbawiam tego filmu kogoś innego, tak? To nie jest to samo, co ktoś na przykład wszedł do mnie do domu i ukradł mi moje płyty Blu-ray z filmami. No to tak, to byłaby kradzież, bo zabrałby mi coś, co jest moje i tak dalej. Rozumiecie, o co chodzi, mam nadzieję, tak? Na czym polega tutaj ta istota zrozumienia, że chodzi o zabranie rzeczy ruchomej. I jakby to jest tutaj, to jest podstawa tak naprawdę i można by w sumie ograniczyć się do tego, że mamy tutaj coś w tym momencie, mamy jasno pokazaną definicję, mamy jasno to sformułowane, że zabieramy komuś rzecz ruchomą, film i muzyka i tak dalej nie są rzeczami ruchomymi, w związku z czym nie mogą być ukradzione jako takie. Okej, więc myślę, że można by nawet zostawić to, no ale pójdźmy dalej, tak żeby to jakoś jeszcze lepiej Wam zobrazować.
Dlaczego w takim razie tak często się mówi o tym, jako że to jest kradzież? Dlaczego dużo osób uważa to za kradzież? No i jedną z takich podstawowych rzeczy, która przychodzi mi do głowy, dlaczego ludzie uważają, że to jest kradzież, no to po pierwsze, jesteśmy w posiadaniu czegoś, być nie powinniśmy. Tak? Bo albo w posiadaniu czegoś się znaleźliśmy w sposób niedozwolony przez prawo, może tak. Czyli mam na swoim komputerze, czy mam jakąś piosenkę, mam jakąś płytę, ale nabyłem tę płytę nie kupując ją w sklepie, tylko ściągając ją z internetu, a ściąganie z internetu jest nielegalne, tak? Więc jakby jestem w posiadaniu czegoś, nie powinienem się i zrobiłem to i jakby sposób, w jaki to zdobyłem, jest nielegalny. Stąd jest takie, może być spojrzenie na sytuację, że to jest kradzież. Druga rzecz, i to jest coś, co jest bardzo często, to jest argument najczęściej podnoszony przy właśnie omawianiu piractwa internetowego, czyli to, że pozbawiamy zysku. Bo czy pozbawienie zysku kogoś, to jest kradzież? No i teraz, no w sumie krótka odpowiedź ponownie, no nie, bo słyszeliście przed chwilą, czym jest kradzież. No ale pójdźmy z tym dalej, jakby dalej pójdźmy tym tropem. Jakie problemy mamy z postawieniem sytuacji w ten sposób? No, jeżeli chcemy ustalić, że dobra, pozbywamy kogoś zysku. Dlaczego pozbywamy kogoś zysku? Ponieważ ściągnęliśmy film sobie za darmo z internetu, zamiast zapłacić za to pieniądze. I wtedy my z tych pieniędzy, które my zapłacimy, no odpowiednio procentowo ktoś tam dostaje, tak? Dostaje producent, dostaje kino, dostaje wytwórnia, dostaje sam artysta jakiś tam, no tam procentowo są różne te, różnie, bo to... To już nawet nie chodzi o to, że mówimy, że to zależy od branży, czy to zależy od gatunku. Nie, nie, to zależy od w ramach jednego środowiska, czyli na przykład w ramach przemysłu filmowego, to często gęsto są różnie rozpisane są te właśnie korzyści z tytułu praw majątkowych. To jakby to nie ma się w co to zagłębiać, natomiast w takim prostym ujęciu chodzi no po prostu o to, że tak, że ja wydaję na coś pieniądze, na przykład idąc do kina wydaję x złotych na bilet, procent idzie do kina, procent idzie do dystrybutora, procent idzie gdzieś tam i tak dalej. Więc w momencie jak ja obejrzałem film, zamiast wydać na to pieniądze, to tego procentu z tego x złotych żadna z tych jednostek, nazwijmy to, nie otrzymała. I dlatego też często się o tym mówi, że to jest kradzież. No bo ktoś miał dostać pieniądze, ale przez moje nielegalne działanie tych pieniędzy nie dostał. Tak? W momencie jak ja ściągnąłem film z internetu na przykład. Okej. Okay. I ja się zgodzę, że faktycznie, zwłaszcza jak połączymy te dwie rzeczy, tak? Jestem w posiadaniu czegoś, co i zdobyłem to w sposób nielegalny, i przez to, że ja zdobyłem to coś w sposób nielegalny, ktoś przeze mnie nie zdobył jakichś tam pieniędzy, to faktycznie jest to bardzo, może się wydawać bliskie kradzieży. Ale jak już się jakby jeszcze bardziej temu przyjrzymy, no to widzimy, że dalej są z tym pewne problemy. Ponieważ kto jest wtedy ofiarą konkretnie? Z jednej strony można to niby precyzyjnie ustalić, bo każdy film, każda piosenka jest objęta jakimiś tam prawami autorskimi i każde takie dzieło ma przypisane właśnie jakieś jednostki, które w jakichś tam procentach na tym danym dziele zarabiają pieniądze. No okej, okay, bo tak właśnie taka była rozmowa, że teoretycznie no, nie poszedłeś do kina na film, no i można by ustalić, tak, kto by zarobił ile, jaki procent pieniędzy z biletu do kina. No dobrze, ale to czemu wychodzimy z założenia, że ja ściągnąłem film zamiast pójść do kina? Może ściągnąłem ten film zamiast go obejrzeć na Blu-ray? A może ściągnąłem go zamiast obejrzeć go na Netflixie? Rozumiecie, o co mi chodzi? Nie wiadomo, jaką legalną czynność zastąpiłem swoją czynnością nielegalną. Idziemy dalej. Ustalenie tej wartości. Ustalenie wartości skradzionego przedmiotu jest bardzo istotne przy omawianiu przestępstwa, jakim jest kradzież. Dlaczego? To ma wpływ na całą masę rzeczy, to ma wpływ na wymiar kary, to ma wpływ na ustalenie społecznej szkodliwości czynu. Społeczna szkodliwość czynu dla osób, które mogą tego nie wiedzieć, aczkolwiek myślę, że to jest takie hasło, które większość osób rozumie. W bardzo takim obrazowym i telegraficznym skrócie, jak ktoś do mnie przyjdzie i ukradnie mi długopis, to teoretycznie ukradł mi mój długopis i to jest teoretycznie kradzież, ale jak pójdę z tym na policję, to mnie wyśmieją, że no gościu za długopis, za 3 zł będzie chciał... No nie ścigamy takich przestępstw. Bo jest to niska szkodliwość społeczna, niska społeczna szkodliwość czynu. Dlatego wartość skradzionej rzeczy ma olbrzymie znaczenie przy omawianiu tego przestępstwa, tak? No i teraz, jak już mówię, nie dość, że jakby ustalenie tego legalnego źródła pochodzenia, tak, tego danego dzieła,
ma znaczenie przy ustaleniu, komu ja faktycznie te pieniądze zabrałem, to jeszcze ile tych pieniędzy zabrałem. Bo czy pójdę, inną kwotę wydam, jeżeli pójdę do kina, inną kwotę wydam, jeżeli pójdę do, kupię film sobie na Blu-ray, inną kwotę wydam, jeżeli sobie obejrzę to na Netflix, jeżeli miałbym to obejrzeć na Netflixie. Jeżeli jakiś film jest dostępny na Netflixie, gdzie płacę, nie wiem, 40 zł miesięcznie, a filmów jest tam od groma, no to ile teraz ja pieniędzy pozbawiłem kogoś z jednego filmu, który na tym Netflixie akurat jest, tak? Na tej zasadzie. Kolejna rzecz z muzyką. No okej, okay, płyty. No płyty to jest w miarę, no nośnik jest, no nie jest tak, że mamy premierę filmową, potem Blu-ray, potem coś tam. No nie, no raczej są płyty i no wiadomo, teraz jeszcze Spotify i tak dalej. Ale no, pomyśl nawet o samej płycie z muzyką, tak? Z muzyką audio. Z muzyką audio. Płytą z muzyką. Czy kupiłem tę płytę, czy gdybym nie ściągnął płyty, to kupiłbym ją w Empiku, gdzie płyta kosztuje, nie wiem, 60 zł? Czy kupiłbym ją może w jakimś sklepie internetowym, gdzie zapłaciłbym 30 zł? Nie wiem w ogóle, czy są takie rozbieżności w cenach. Przepraszam, tak totalnie na ryby. Wiecie, o co mi chodzi, mam nadzieję. Więc ponownie. Nie jesteśmy w stanie dokładnie ustalić, kto jest poszkodowanym. I nie jesteśmy w stanie ustalić wartości skradzionego przedmiotu. Dlatego to nie jest kradzież. Abstrahując od tego, że tak naprawdę to nie jest kradzież, bo nie spełnia to definicji kradzieży według brzmienia kodeksu karnego, to nawet jakbyśmy na to chcieli spojrzeć w takim ujęciu, to w jaki sposób możemy mówić o kradzieży, w którym nie jesteśmy w stanie jasno sprecyzować osoby poszkodowanej i nie jesteśmy w jasny sposób sprecyzować wartości skradzionego dzieła, skradzionego przedmiotu, tak? No, więc to jest powód, dla którego nie można o tym mówić, że to jest kradzież, bo mówię, i powtarzam, to jest dla mnie manipulowanie emocjami, to jest dla mnie niepotrzebne dramatyzowanie i nie stawiam znaku równości między nastolatkiem, który sobie ściągnął jakiś film z torrentów, a osobą, która ukradła na przykład samochód samotnej matce. To nie są dla mnie te same osoby, to nie jest dla mnie ten sam rodzaj przestępstwa. No i teraz, to jest tylko aspekt prawny, tak, żeby było jasne, ja tu omawiam ściśle aspekt prawny. Aspekt moralny, każdy wedle własnego uznania. Powtarzam, to jest ciągle nielegalne, to jest ciągle nieposzanowanie czyjejś pracy i no my nie pochwalamy tego tutaj. Teraz, na ile poważnie ktoś to traktuje, na ile ktoś bardzo się obraża na innych za to, że piracą, że ściągają, no to już naprawdę jest kwestia bardzo indywidualna, tak? Ostatnio rozmawiałem z kimś, kto powiedział, że ktoś, że ponieważ ma w swojej rodzinie wielu właśnie twórców, wielu artystów i tak dalej, on podchodzi do tego bardzo emocjonalnie. I ta osoba powiedziała, że... No on, dobra, to już dojdziemy, że on. On podchodzi do tego bardzo emocjonalnie i powiedział mi, że on traktuje tych ludzi na tym samym poziomie szkodliwości społecznej, co... osoby, które zaprzeczają tak zwani Holocaust deniers, ja powiem szczerze, nie ogarniam tej grupy za bardzo, nie wiem, o co z nimi chodzi, albo antyszczepionkowcami. Że to jest dla niego ten sam poziom zagrożenia dla społeczeństwa. No dla mnie na przykład już nie. Dla mnie nie. Dla mnie, mówię, no tak jak mówię, to jest nielegalne, to jest nie w porządku, ale ja na przykład nie patrzę z góry tak bardzo na osoby, które ściągają, raz na jakiś czas ściągną sobie coś z internetu. No, dla mnie to nie jest aż tak straszna rzecz, rozumiecie, o co chodzi. Ale mówię, to jest już ocena tego, jest bardzo, 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 bardzo subiektywna. Pamiętajmy, że dochodzą do tego takie też, czasami nazwijmy to, kłopotliwe wypowiedzi różnych twórców, typu twórca Minecrafta, który wprost gdzieś tam powiedział, że gdyby nie piraci internetowi, to on by aż tyle nie zarobił na swojej grze. Z czego to wynika? Promocja. Jakkolwiek byśmy nie chcieli na to spojrzeć, jest dużo różnych opinii w internecie można znaleźć na temat tego, że piractwo internetowe trochę wbrew intuicji, ale mimo wszystko przykłada się do promowania danego artysty na przykład, tak? Ktoś gdzieś usłyszy będzie miał okazję posłuchać nielegalnie ściągniętej MP3 jakiegoś artysty, na którego normalnie by nie trafił, powiedzmy, i się tym zainteresuje. I nagle ściągnie sobie, powiedzmy, inne piosenki tego artysty i stwierdzi, ty gościu jest niesamowity. I nagle pójdzie, nie wiem, okaże się, że gościu gra koncert u niego w mieście i facet pójdzie na koncert, wyda pieniądze na bilet i pieniądze z tego biletu również trafią do tego artysty. A nie trafiłyby tam, gdyby facet o nim wcześniej nie usłyszał. I ponownie, nie wybielam piractwa, nie mówię o tym w ten sposób, tylko patrzę na to, że są inne, chcę zwrócić uwagę, że są inne aspekty tego zjawiska, które są często pomijane w dyskusji na ten temat. I oczywiście, jakby ten aspekt, jakby promocyjny nazwijmy,
Raczej moim zdaniem ma zastosowanie tylko w sytuacjach jak w takich, przy takich rzeczach jak powiedzmy filmy, czy muzyka, czy seriale i tak dalej. Nie widzę za bardzo, żeby to promocyjnie, bo też się zdarza piractwo wśród w branży gier planszowych, tak? Gdzie ktoś po prostu sobie nielegalnie stwierdzi, że sobie wydrukuje grę w jakiejś tam drukarni, były takie akcje. Nie kupi w sklepie, tylko gdzieś tam pościąga jakąś metodą chałupniczą pliki różne graficzne i tak dalej i sobie wydrukuje na własną rękę. No to jakby tutaj nie widzę, ten aspekt promocyjny by kompletnie przy tym nie działał. Przy książkach też powiem szczerze, miałbym kłopot zobaczyć, żeby w jaki sposób piractwo miałoby to wesprzeć, tak? Mówię, przy filmach, serialach, muzyce jestem jeszcze gdzieś to w stanie, czy przy grach komputerowych jestem w stanie gdzieś to zrozumieć. Więc i to tak naprawdę tyle, słuchajcie, w tym temacie. Dlaczego... I powtórzę to prezenty, żeby potem nie było, tak? Ja tego nie pochwalam, absolutnie nie uważam tego za coś dobrego, to jest ciągle nielegalne działanie, to jest działanie na szkodę w jakimś tam stopniu, tylko mówię, no stopniu trudnym do jakby tak precyzyjnego ustalenia, ale po prostu ja bardzo tutaj walczę właśnie z takim niepotrzebnym dramatyzowaniem i czymś, czego bardzo nie lubię, czyli manipulowaniem po prostu emocjami w rozmowie. Dlatego mówię, kradzież to kradzież, piractwo to piractwo. Nie ma sensu wymyślania nowych słów albo podciągania czegoś pod inne istniejące już definicje tylko po to, żeby wywołać jakiś tam efekt. Moim zdaniem po prostu trzymanie się tych słów, które są adekwatne, że tak powiem, myślę, że w zupełności w tym temacie wystarczy. Słuchajcie, piszcie w komentarzach, co sądzicie na temat tego, co mówiłem. Raczej nie dam się przekonać, że piractwo to jest kradzież i tak dalej, no bo... No mówię, no tutaj mamy obiektywne jakby ujęcie tematu w postaci definicji, plus wypowiedzi ekspertów w postaci właśnie chociażby omówień na gazetaprawna.pl i tak dalej. Więc jakby no nie dam się w tej kwestii tutaj jakby przekonać, myślę. Natomiast... Jestem ciekawy, co sądzicie o tym innym aspekcie, o którym mówiłem, czyli tym aspekcie moralnym, tak jak bardzo wy na przykład surowo patrzycie na to właśnie, że ktoś ściąga, jak bardzo was boli to, że ktoś ściąga na przykład filmy czy muzykę z internetu. Plus jestem ciekawy, co sądzicie, mówię o tym aspekcie promocyjnym, który mówię, no ja absolutnie tutaj nie mam zamiaru go używać jako jakiejś formy usprawiedliwiania tej czynności. No ale mimo wszystko gdzieś tam na to zwróciłem uwagę, jak się tym tematem interesowałem, że właśnie pojawiły się takie głosy, że to działa w jakiś tam sposób promocyjny na wypromowanie kogoś czy czegoś, więc no uznałem, że jest to głos, jest to na tyle, było tego na tyle, że chciałem o tym wspomnieć. Jestem ciekawy, co wy na ten temat sądzicie, aczkolwiek mówię, nie traktujemy tego jako usprawiedliwienia nielegalnych działań, tak? Dzięki wam wielkie, jeżeli wysłuchaliście to wszystko, pewnie to trochę trwało, no ale padło pytanie, to co miałem nie odpowiadać. I mówię, szykujcie się, że prędzej czy później na jakimś podcaście będę chciał ten temat, będę ten temat jeszcze poruszał, pewnie mówię, wtedy dojdzie do jakiejś żywszej może rozmowy, tak z jakąś drugą osobą na ten temat, co też może doprowadzić do jakichś ciekawych rezultatów. Póki co, zadawajcie pytania, za tydzień Geek Factor News nie będzie, bo będę w Poznaniu, za dwa tygodnie, myślę, że już powinny być i za dwa tygodnie na różne pytania, które się pojawią poniżej odpowiem. Dzięki wielkie i tradycyjnie zapraszam was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, a przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!